Samochód wpada do rzeki. Dziecko znalezione żywe 14 godzin po wypadku. Jennifer Grosbeck wracała do domu po wizycie u jej rodziców w piątek po południu. Około 10:30 wieczorem 25-latka straciła kontrolę nad pojazdem i spadła do rzeki, lądując dachem w dół. Dopiero po 14 godzinach ktoś zauważył samochód i momentalnie pobiegł sprawdzić, czy ktoś jest w środku. Mężczyzna znalazł dziewczynkę ciągle w foteliku i jej matkę częściowo ciągle pod powierzchnią wody. Strażacy i pogotowie przyjechali na miejsce i wydostali dziecko. Matka niestety zmarła na miejscu wypadku. Woda była tak zimna, że 3 policjantów i 4 strażaków musiało być leczonych na hipotermię. Dziecko przeżyło, ale w tej chwili znajduje się w stanie krytycznym w szpitalu.